Witam i zapraszam na program Najbardziej Niebezpieczny Kult z roku 2015. Jak wielu z Was wie, piszę, prowadzę badania i przemawiam na ten temat już od 20 lat. To jest aktualizacja wcześniejszego materiału, zawierająca wiele nowych informacji. To również jedyny wykład, w którym używam czyjegoś konspektu. Chodzi o mojego mentora, doktora Waltera Martina, twórcy jedynego prawdziwego eksperta w programie Bible Answer Man. On mnie nauczył, jak bronić wiary i zainspirował, jak się tłumaczyć z naszej nadziei. Dr Martin odszedł do Pana nagle w roku 1989, lecz jego służbę kontynuuje dziś wielu apologetów. Jego książka The Kingdom of the Cults jest wznawiana do dzisiaj. Fragment z jego nagranej wypowiedzi z 1976 roku w dwóch lub trzech wydaniach stał się inspiracją dla tytułu niniejszego wykładu. Nie próbowałem zapamiętać całego materiału, ale dzięki niej wiem, dlaczego robimy to, co robimy w czasach, które są coraz trudniejsze. Często się zastanawiam, co by powiedział dr Martin, widząc, co się obecnie dzieje. Mówił na wiele różnych tematów i ostrzegał. Po tym krótkim wprowadzeniu przejdźmy do wykładu Najbardziej Niebezpieczny Kult z roku 2015. Używając dzisiaj określenia kult lub sekta, muszę je najpierw zdefiniować. To jest zapalne słowo dla otoczenia, lecz jest dobrym opisem zjawiska. Moim zdaniem pasuje do tematu i zaraz zobaczycie dlaczego. Oto definicja. Sekta jest grupą wyznającą nauki przeczące centralnym lub zasadniczym doktrynom chrześcijańskim nauczanym w Biblii. Sekta zazwyczaj posiada mocne i autorytarne przywództwo lub strukturę, jak Kościół Mormonów czy Świadkowie Jehowy. Sekta dodaje lub w przypadku najbardziej niebezpiecznych grup ujmuje coś z biblijnej prawdy. Sekta zawsze polega na dobrych uczynkach, jako warunku osiągnięcia akceptacji, odkupienia, zbawienia albo innych celów, jakie sobie stawia. To pasuje do najbardziej niebezpiecznej sekty. Paweł pisał o tym. Widzimy to w Biblii w 2 Tymoteusza 3:1-7. A to wiedz, że w dniach ostatecznych, w których moim zdaniem właśnie żyjemy, nastaną trudne czasy. Nie jest napisane, że mogą nastać, ale że nastaną. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. To brzmi jak opis świata, który nas dzisiaj otacza i z pewnością można to tak odbierać. Ale Paweł nie mówi tutaj, jak będzie wyglądał świat w czasach ostatecznych. On pisze Tymoteuszowi, jak Kościół będzie wyglądał pod koniec swojej ery. Skąd o tym wiemy? Z kolejnego wersetu. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Apostoł pisze, że lekarstwem na to nie jest szukanie tego, co nas łączy z innymi, ani usuwanie z drogi przeszkód w porozumieniu się, ani badanie, jak bardzo możemy zbliżyć sprzeczne stanowiska. Paweł troszczy się tutaj o duchowe zdrowie Tymoteusza. Przede wszystkim i po pierwsze radzi mu, tych się wystrzegaj. Innymi słowy, uciekaj od nich jak najprędzej. Dalej Paweł mówi, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości. A potem dodaje coś bardzo ważnego dla naszego tematu, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Wiele osób wśród liderów i nauczycieli najbardziej niebezpiecznej sekty i ich zwolenników to bardzo wykształceni ludzie. Wielu ma stopnie naukowe, można powiedzieć, że są bardzo wykształceni, lecz puści. Gdybyśmy to określili w bardziej biblijny sposób.
W 2 Tymoteusza 4, czyli rozdział dalej, Paweł pisze: Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Dalej daje Tymoteuszowi zadanie takie, jakie otrzymali święci wszystkich wieków w tym wersecie. Głoś słowo, Tymoteuszu, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, i rób to, czego wiele kościołów dziś nie robi. Karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, czyli na podstawie doktryny. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Innymi słowy, uwierzą w mity. Od tego greckiego słowa wywodzi się mitologia. Będą zatrudniać ludzi po to, żeby mówili im dokładnie to, co chcą, i na końcu dostaną to, na co zasługują. Na tym polega tragedia. Ludzie będą chodzili do kościołów i miejsc, gdzie usłyszą coś, co zadowoli ich cielesność. Bo za każdym razem, gdy usłyszą coś, co pogorszy im humor, biegną dzisiaj do innego kościoła. Dzieje się tak, bo Ewangelia dobrego samopoczucia i sukcesu jest głoszona teraz wszędzie przez ludzi podających się za ewangelicznych chrześcijan. Paweł pisze dalej: Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. I dodaje: Wiem, że niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem. Pisze to 3 razy. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Taki jest duch czasów, w których przyszło nam żyć. Ludzie są zbuntowani, pyszni, nie tylko dumni, ale są dumni ze swoich bluźnierstw. Jak podkreślił dr Martin, przecinek między pyszni i bluźnierczy można usunąć i wtedy tekst mówi o dumie z bluźnierstwa. Miłują więcej rozkosze niż Boga, są wykształceni, ale puści. Odrzucają zdrową naukę, są fałszywymi nauczycielami i bez wątpienia stanowią najbardziej niebezpieczną sektę. Przybierają jakąś formę pobożności albo religii Chrystusowej, ale ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. W wersecie 5 Paweł pisze o jakiejś zewnętrznej formie. Zatem co jest najbardziej niebezpiecznym kultem? Odsłońmy to dla każdego, kto jeszcze się nie domyślił. Ta sekta nie działa gdzieś na zewnątrz, w świątyniach mormonów, w towarzystwie strażnica, ani w żadnej organizacji, o jakiej myślicie. Najbardziej niebezpieczną sektą są wyznawcy liberalizmu, działający wśród nas, w naszych kościołach, w środowiskach chrześcijańskich. Mówię o duchowym liberalizmie. Kult liberalizmu szerzy się wśród nas, nie głosząc Ewangelii, ale podając się za chrześcijaństwo. To trzeba zrozumieć. Wielu ludzi mówi, że jest to postmodernizm, neoortodoksja, współczesna teologia, pluralizm, teologia wyzwolenia albo szerszy horyzont. Wszystkie te określenia mogą tu pasować, lecz to liberalizm przebrany za chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej niebezpieczną sektą. Oto powody. Bo mówią, że są chrześcijanami, twierdzą, że są uczniami Chrystusa i podają się za nas, uważają się za Kościół. Jakoś nie słychać, żeby Mormoni twierdzili, że jesteśmy im równi. Nie usłyszycie tego również od świadków Jehowy. Kiedy stoją na ulicy ze strażnicą w ręku albo pukają do naszych drzwi, do moich nie pukają, bo mój dom mają już na czarne liście, ale gdy pukają do was, to oficjalnie głoszą innego Jezusa, inną Ewangelię i robią to w innym duchu. Mormoni starają się uchodzić za bardziej oświeconą denominację chrześcijańską i to jest inna historia. Mogą mówić jak chrześcijanie, ale przyglądając się uważnie ich poglądom, stwierdzicie, że ich Jezus nie jest chrześcijańskim Jezusem. Ich Ewangelii nie można pomylić z chrześcijańską. Nie jest to zbawienie z łaski, lecz z uczynków.
Tymczasem zwolennicy liberalizmu twierdzą, że są kościołem, uważają się za chrześcijan, równocześnie zaprzeczając lub ignorując niemal wszystkie zasadnicze doktryny i wyznania wiary historycznego chrześcijaństwa. Przebywając wśród nich dłużej, zobaczycie i usłyszycie, że to prawda. Podobnie jak inne sekty używają tych samych określeń co my, radykalnie zmieniając ich znaczenie lub definicję. Od nas zależy, czy zdołamy rozpoznać, że gdy ludzie podają się za chrześcijan, to nie powinniśmy z góry tego podważać albo udowadniać im, że nie są. Bądźmy jednak ostrożni, próbujmy rozróżnić, bo w dzisiejszych czasach wszystko może nosić nazwę chrześcijańskie i każdy może się za chrześcijanina podawać, ale poznacie ich po owocach. Powstanie sekty liberalizmu jest prorocze w czasach ostatecznych. W 2 Tesaloniczan 2:3 Paweł pisze: niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo dzień pański nie nastanie pierwej, zanim nie zostanie spełniony pewien warunek. Najpierw przyjdzie odstępstwo i objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Określenie angielskie falling away jest tłumaczeniem jednego greckiego słowa, które oznacza zarówno bunt, jak i odstępstwo. I właśnie odstępstwo jest tutaj najlepszym odpowiednikiem wyrazu apostazja. Trzeba najpierw coś znać lub przynależeć, żeby się zbuntować albo dokonać apostazji. Pomyślcie o tym. Są ludzie należący do kościoła, podający się za chrześcijan. Nie chodzi mi o to, czy stracili zbawienie, bo nie chcę się tutaj wdawać w kalwińsko-armieniańskie spory o utracalność zbawienia. Nie o to tu chodzi. Ci ludzie, będąc w kościele, wiedzą wystarczająco dużo, żeby uważać się za chrześcijan. Tak jak ja czy moja żona, zanim zostaliśmy zbawieni. Uważaliśmy się za chrześcijan, bo oboje byliśmy ochrzczeni jako dzieci w kościele metodystów, w parafiach oddalonych od siebie o ponad 1000 kilometrów. I nie znaliśmy się jeszcze wtedy, ale oboje twierdziliśmy, że jesteśmy chrześcijanami. Widzimy postępujące odstępstwo i bunt. Do jakich rozmiarów się rozrośnie? Naprawdę nie wiemy. Ale obserwujemy to wszędzie wokół. Kto będzie ułatwiał ten odstępczy bunt? Mówi o tym 2 Piotra 2. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i gdzie? Wśród was. Do kogo pisze Piotr? Do kościoła. Dalej czytamy, wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Więcej informacji znajdujemy w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł spotkał się ze starszymi kościoła w Efezie. Opuszcza ich i wie, że widzą się po raz ostatni. Zaprasza ich do siebie. Wiemy, że to było w portowym mieście, że tam Paweł udziela im ostatecznych instrukcji. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paszli zbór pański nabyty własną jego krwią. Pozwólcie, że coś dodam. Paweł nigdy nie opuszczał okazji, żeby głosić Ewangelię, nawet starszym w Efezie. I dokładnie tak zrobił w wersecie 28 rozdziału 20. Dalej mówi, ja wiem, że po odejściu moim wejdą, gdzie wejdą? Między was, wilki drapieżne. Przeczytaliśmy prawie to samo, co w 2 liście Piotra. Zatem wilki drapieżne wejdą między trzodę i to z pomiędzy samych starszych kościoła w Efezie, do których Paweł mówi. Ostrzega ich, kiedy ja odejdę, to uważajcie, co się będzie działo. I dalej czytamy. Nie oszczędzając trzody. I werset 30. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie. Paweł ostrzega starszych w Efezie przed nadejściem wilków, dodając, a tak przy okazji, to niektóre z nich są już teraz wśród was.
Zastanawiam się, co oni sobie wtedy pomyśleli. Rozglądali się po sobie nawzajem zdziwieni, o kim dokładnie mówi. Ciekaw jestem, czy Paweł już wtedy wiedział, kto w efeskim przywództwie jest wilkiem. Nie wiem i nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Lecz wiemy z tego ostrzeżenia, że wilki powstaną i że będą należeć do starszych tego kościoła. Wyobraźcie sobie, co Paweł musiał czuć, mówiąc te słowa do ludzi, którzy mieli uszy do słuchania i byli oddani sprawie Jezusa Chrystusa. Kto zatem padnie ofiarą liberalizmu? Gdy zacząłem wymieniać niektóre denominacje, pewnie ktoś z was poczuł się nieswojo. Oglądając ten materiał w internecie lub na DVD, też możecie się poczuć niewygodnie, jeśli wymienię waszą denominację. Jeśli tego nie zrobię, to nie wzdychajcie z ulgą, że to was nie dotyczy, bo najpierw powinniście się przyjrzeć sobie samym. Jeśli nie wspomniałem o waszym kościele, to powinniście sami zbadać w oparciu o Słowo Boże, czy wasze środowisko trzyma się zasadniczych doktryn wiary. Mogę wam powiedzieć o kilku grupach poważnie zarażonych. Dwie denominacje, w których kiedyś byłem. Jako dziecko byłem u metodystów, a później należałem do prezbiterian. Nawiasem mówiąc, dziś jestem po prostu chrześcijaninem i mam nadzieję, że to wam wystarczy, bo wiele osób potrzebuje etykietek. Jestem przede wszystkim chrześcijaninem, a wszystkie poboczne poglądy czy doktryny są dla mnie o wiele mniej ważne. Metodyści i prezbiterianie zostali zarażeni, podobnie kościół episkopalny czy anglikański, kongregacjonaliści, reformowani uczniowie Chrystusa, luteranie, ELCA, Zjednoczony Kościół Kanady, podobnie jak wiele innych denominacji. Dotknęło to niektórych menonitów, baptystów, w tym południowych. Teraz nawet niektórzy zielonoświątkowcy i inne grupy ewangeliczne, o których nam się nie śniło, że coś takiego tam się stanie, zostały zarażone liberalizmem jako najbardziej niebezpiecznym kultem. Ludzie nas oskarżają, a ja dostaję listy i telefony. Ludzie występują przeciwko mnie w szkołach biblijnych i mówią, że szerzę niepokoje i podziały. Słyszę to często, lecz odpowiadam, że nie szerzę niepokoju. Gdybym nie ostrzegał ludzi, to będę za nich odpowiedzialny, a wiedząc to, co wiem, nie chcę odpowiadać za to, że ktoś spędzi wieczność w piekle, bo się o tym nie dowie. Musimy ostrzegać innych, ale bez nienawiści, pokazując dokumentację i pragnąc przyprowadzić innych do prawdy. Nie chodzi o dowiedzenie, że mamy rację, a oni się mylą. Od dawna mówię, że rozróżnianie nie polega na przekonywaniu o własnych racjach. Polega na pomocy innym w poznawaniu prawdy, jaką podaje Biblia. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, każdy z nas. Rozdział 33 Księgi Ezechiela i inne fragmenty mówią o tym, że jeśli posiadamy ważne informacje i zatajamy je, to odpowiemy za to. Spójrzmy, jak to się stało. Jak liberałowie przechwycili Kościół? Najpierw opanowali szkoły biblijne. Zauważcie, że najbardziej liberalni członkowie dowolnej denominacji zwykle należą do przywództwa i oczywiście do środowisk akademickich. Gdy nadszedł okres oświecenia w Niemczech między rokiem 1650 a 1800, był określany jako era, w której wszystko było podejrzane, a historię traktowano jako coś innego niż to, co widniało w zapisach. Panie i panowie, mam dla was wiadomość. Ta definicja niemieckiego oświecenia rozpoczętego ponad 400 lat temu pasuje do definicji innego ruchu, który chyba jest nam wszystkim znany, do postmodernizmu. Nie ma nic nowego pod słońcem. Dzisiaj również postmoderniści podają w wątpliwość wszystko, co było wcześniej, nie wierzą historii i próbują ją przepisać na nowo, zmieniając wszystko na temat Kościoła, włącznie z jego naukami, żeby im pasowały. Jedna z podanych tu definicji postmodernizmu pochodzi z nauczania pod tytułem Pogubieni chrześcijanie ewangeliczni. Teraz pokażę wam fragment. Oto cytat z Encyklopedia Britannica. Ruch z końca XX wieku charakteryzujący się sceptycyzmem, subiektywizmem lub relatywizmem, ogólnie podejrzliwość w stosunku do rozumu.
Słownik Merriam-Webster mówi, że postmodernizm jest teorią zawierającą radykalnie nowe spojrzenie na współczesne założenia dotyczące kultury, tożsamości, historii i języka. Niemal to samo miało miejsce podczas oświecenia w Niemczech. Wszystko traktowano z podejrzliwością, historię traktowano jako coś innego niż zapisy. Liderzy tamtego ruchu rozpoczęli proces, który obserwujemy dzisiaj. Jeden z nich nauczał uniwersalizmu, a nazywał się Friedrich Schleiermacher. Ferdinand Bauer uważał, że listy apostolskie pochodzą z II wieku, podobnie jak Ewangelia Jana, napisano rzekomo po jego śmierci. Najbardziej znaną postacią tego okresu był Immanuel Kant, bardzo wpływowy filozof. Zreinterpretował on podstawowe doktryny chrześcijańskie i przejawiał otwartą wrogość wobec ortodoksyjnego chrześcijaństwa, twierdząc, że jest ono tylko środkiem do moralnego życia. Dalej mamy Juliusa Wellhausena od 1869 roku i Karla Heinricha Grafa od 1819. Obaj nauczali, że Księgi Mojżeszowe zostały napisane przez czterech różnych autorów na długo po śmierci Mojżesza, że jest to tak zwana teoria JEPD, bardzo popularna w tej najbardziej niebezpiecznej sekcie duchowego liberalizmu. Potem mamy takie nazwiska jak Harry Emerson Fosdick, Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, biskup A.T. Robinson i biskup James Pike, który zresztą był okultystą i spirytystą. Tak więc seminaria zostały przechwycone przez niemieckie oświecenie, seminaria i struktury denominacyjne. Tam znajdziecie największych liberałów z dowolnej denominacji. Zasiadają tam wszędzie we władzach. Głoszenie tam ich Ewangelii zabrało im jednak wiele czasu. Nie mieli wtedy internetu ani innych środków komunikacji, jakie mamy dzisiaj. Książek nie można było tłumaczyć jednym kliknięciem w przeglądarce. Trzeba było czekać wiele miesięcy, a nawet lat, żeby gromadzić informacje podawane przez liderów niemieckiego oświecenia. Liberałów, którzy odchodzili od wiary, nadal uważając się za chrześcijan. Pomyślcie o tym. Zatem trochę to potrwało. Pomyślmy, co się wtedy działo w szkołach biblijnych. Studenci mieli po 18, 19, 20 lat. Po wyjeździe do szkół nasłuchali się tych liberalnych idei, a potem przywieźli je do własnych kościołów, do rodzinnych miejscowości, a następnie zaczęli je rozpowszechniać. Wyobraźcie sobie, jak młody człowiek urodzony i wychowany na farmie, na przykład w stanie Iowa, chodzi do małego kościoła wśród pól kukurydzy, którego pastor często wyjeżdża. Może jest również farmerem, który skończył 8 klas i wiernie trzyma się Słowa Bożego, wierząc w jego treści, wyznając biblijne doktryny, nauczając ich wiernie. Młodzieniec jedzie do prestiżowej szkoły biblijnej, wierząc, że został powołany do służby. Pragnie się przygotować do pracy w charakterze misjonarza, pastora itd. W seminarium jakiś wielki profesor albo doktor zaczyna mówić, że Biblia nie jest wiarygodna, że pięcioksiąg nie został napisany przez Mojżesza, że doktryny zapisane w Księdze Daniela nie są istotne i że nie napisał ich sam Daniel, że cuda opisane w Biblii nie miały miejsca i zostały zapisane później. Ten młody człowiek staje w obliczu strasznego wyboru. Albo uwierzy profesorowi w szkole biblijnej, gdzie płaci czesne, albo swemu pastorowi wśród pól kukurydzy, uczącemu, że Biblia jest prawdziwa. Na szczęście nie wszystkie dzieciaki w tamtych czasach uwierzyły swoim profesorom. Na szczęście często wierzyli własnym pastorom, że prawda jest w Słowie Bożym. Lecz niektórzy z nich kupili teorię swoich wykładowców. Zawieźli te śmiercionośne nauki do swoich kościołów, do swoich miast i miasteczek, a potem stali się tam starszymi i pastorami. Tak oto denominacje i kościoły powoli zaczęły w to wchodzić. Wreszcie po jakimś czasie te dzieci wychowane na doktrynach demonów nauczanych w ówczesnych seminariach
stały się przywódcami własnych denominacji. Kościoły, szkoły biblijne, a nawet całe denominacje, gdzie kiedyś głoszono Słowo Boże, teraz wyrzekły się zawartej tam prawdy. Zachowały jakąś formę pobożności, ale nie mają mocy Ewangelii. Mogą mówić, że są chrześcijanami, ale zaparli się Biblii. Dzisiaj kult liberalizmu ma wyznawców na uczelniach, w niezliczonych szkołach biblijnych, a także w przywództwie wielu głównych denominacji. Dzięki Bogu, że nie wszyscy w tych środowiskach dali się zwieść. Ale problem jest wewnątrz denominacyjnych struktur. Wielu liderów i teologów w Ameryce i Europie zaparło się podstawowych doktryn chrześcijańskich, a mimo to uważają się za chrześcijan. W miarę jak współczesny liberalizm nabiera rozpędu, następowała stopniowa reedukacja członków kościołów w kierunku tej nowej religii. Bo tak ją trzeba nazwać, której celem jest zastąpienie autentycznego chrześcijaństwa. Przy czym cały czas podaje się ona za chrześcijaństwo. Stopniowo biblijne doktryny są zastępowane naukami i tradycjami ludzkimi. Ta nowa religia jest oparta na ludzkich uczuciach zamiast na Biblii. Nowi członkowie liberalnych kościołów są uczeni o posłuszeństwie przywódcom zamiast o potrzebie własnego zbawienia. Programy społeczne, potrzeby wspólnoty i dobre uczynki zastąpiły autentyczne biblijne nawrócenie, wiarę i upamiętanie. Chrystus stał się dla tych ludzi tylko ikoną, duchową maskotką, podczas gdy prawdziwa wiara znikła, zastąpiona rytuałem i religią nieprowadzącą nikogo przed Boży tron. W wyniku tej liberalizacji członkowie kościołów denominacyjnych reagowali następująco. Przenieśli się do zdrowych doktrynalnie kościołów. Niektórzy stwierdzili, nie zostanę tu dłużej, narażając własną rodzinę na takie nauczanie. Nie chcę, żeby nasze dzieci były zatruwane duchowo. Spakowali się i opuścili kościoły, mimo wielkiego bólu, bo wiedzieli, że ze względu na prawdę warto to zrobić. Niektórzy rozpoznali, co się dzieje, bo umieli rozróżnić. To jest klucz. Tego potrzebujemy wszyscy. Tego wy potrzebujecie. Potrzebujemy tej zdolności w naszych czasach. Ci ludzie przenieśli członkostwo do innych kościołów. Inni zostali w liberalnych kościołach z powodu biblijnej ignorancji. Niektórzy w ogóle nie zauważyli, co się dzieje. Pili truciznę powoli, lecz zdecydowanie. Kolejni zostali w swoich kościołach z powodu tradycji, rodziny i przyjaciół. To jest najtrudniejsza sprawa do przejścia dla ludzi. Może byliście tam, pomagaliście budować kaplicę, spędzaliście tam dużo czasu, posyłaliście dzieci do szkółki niedzielnej. I nagle przyszedł nowy pastor, zmienili się starsi i wszystko jest inaczej. Stopniowo biblijne nauczanie ustępuje jakiejś innej Ewangelii albo ludzkim pomysłom. Wiele lat temu byłem na pewnej konferencji, na której przemawiał również Jerry Falwell. Staliśmy w korytarzu w centrum konferencyjnym w Karolinie Północnej. Rozmawiałem z kilkoma osobami, a wokół doktora Falwella stał wielki tłum. Gdy skończyłem rozmowę, podszedłem i stanąłem za nim, żeby lepiej słyszeć, co mówi. A on z pasją tłumaczył coś jakiejś młodej kobiecie. Mogła mieć ze 30 lat. Mówił, rozumiem, że twoja babcia pomagała budować ten kościół. Widać było, że znał sytuację, o której opowiada. A ona mówi, doktorze Falwell, nie mogę opuścić tego kościoła. Moja babcia jest pochowana na tamtejszym cmentarzu. Nie mogę odejść. Ona pomagała w budowie. Doktor Falwell powiedział na swój sposób. On zawsze walczył o wiarę i dlatego czasem z niego szydzono, ale odpowiedział jej z uśmiechem. Był taki sam za swoim biurkiem w rozmowie osobistej, a byłem u niego wiele razy. Taki sam jak w programach telewizyjnych u Larry Kinga w CNN. Powiedział tej dziewczynie coś, czego nie zapomnę.
Gdyby twoja babcia mogła, to wstałaby i opuściłaby ten cmentarz, wiedząc, co jest głoszone w waszym kościele. Myślę, że to zakończyło wtedy dyskusję, bo dziewczyna nie miała już nic do powiedzenia. A on chciał jej powiedzieć, ostrzegam cię, że nauka w twoim kościele jest śmiertelnie niebezpieczna. Nie zostawaj tam pod żadnym pozorem. Następną rzeczą, jaką ludzie robili, gdy nastąpiło przesunięcie ku liberalizmowi w kościołach denominacyjnych, było pozostanie w liberalnych kościołach, bo mieli okazję dojść tam do władzy albo u niej pozostać. Więc tam zostali, pragnąc pozycji w przywództwie. Na koniec najsmutniejsza z pięciu rzeczy, jakie ludzie robili, gdy liberalizm przetaczał się przez denominacje. Całkowicie porzucali kościoły, odrzucili chrześcijaństwo i odeszli od Boga. Stwierdzili, że nie chcą mieć z nim nic wspólnego, zdając sobie sprawę, że liberalizm nie jest prawdą i nie ma mocy. Rozumieli wystarczająco dużo, żeby odejść, ale stali się rozbitkami w wierze. I taki będzie skutek liberalizmu w życiu wielu ludzi. Gdy dochodzi do skażenia teologii, a Ewangelia staje się pozbawiona mocy, liberałowie używają chrześcijańskiej otoczki. Budynków, ławek, chórów, kazalnic. Wszystko wygląda tak samo i zewnętrznie przypomina chrześcijaństwo, ale w sumie chodzi o jedną rzecz. O konta bankowe i fundusze na zaspokojenie aspiracji heretyków na szczytach władzy w denominacjach. Całkowita liberalizacja szkół biblijnych i programu nauczania w szkołach niedzielnych była skutkiem tego, że najbardziej niebezpieczna sekta utrwaliła swą pozycję w denominacjach. Potem nastąpiła socjalizacja misji zagranicznych, które kiedyś zdobywały dusze dla Pana, a teraz zaczęły karmić głodnych i odziewać nagich. To jest również ważne, ale czy to jest naszą misją, jeśli nie głosimy Ewangelii? Większość członków tych kościołów nie ma pojęcia, w co wierzą ich przywódcy. Gdyby naprawdę rozumieli, co się dzieje, jak powiedział dr Martin, gdyby ludzie siedzący w ławkach wiedzieli o zepsuciu na górze, to wypędziliby stamtąd demony. Dlatego, gdy używam słowa heretyk, to jest eufemizm w porównaniu do twierdzenia doktora Martina o demonach. Jednym z tych, o których mówił dr Martin, był Harry Emerson Fosdick. Kazał on w latach 20. ubiegłego wieku w pierwszym kościele prezbiteriańskim na Manhattanie i był pastorem finansowanego przez Rockefellerów ekumenicznego kościoła Riverside w Nowym Jorku. Fosdick był sądzony za herezję przez kościół prezbiteriański. Wyobraźcie sobie kogokolwiek sądzonego za herezję w głównych denominacjach, a cóż dopiero u prezbiterian w dzisiejszych czasach. Sławę przyniosło mu kazanie pod tytułem Czy fundamentaliści zwyciężą? Był aktywnym członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bliskiego Wschodu, a także założycielem Komitetu do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju w Ziemi Świętej oraz aktywnym antysyjonistą. Czy to nie brzmi znajomo dzisiaj, gdy ewangeliczni chrześcijanie angażują się w takie rzeczy? Brat Fosdicka Raymond był szefem Fundacji Rockefellera przez 30 lat od roku 1921, a John D. Rockefeller finansował rozpowszechnianie kazania, czy fundamentaliści zwyciężą. Życie Fosdicka jest niemal kompletną paralelą socjalnego, antyizraelskiego, liberalnego ruchu chrześcijańskiego, którego rozwój widzimy dziś dookoła. Wielu ówczesnych kaznodziejów biblijnych sprzeciwiało się Fosdickowi i modernistom, między innymi Harry Ironside i C.I. Scofield. Ironside i Scofield pomagali w rozpowszechnianiu podstaw wiary R.A. Torreya, 12-tomowego dzieła na temat pięciu fundamentów wiary, które stało się standardem chrześcijaństwa w latach 20. ubiegłego wieku. Owe pięć fundamentów to boskość naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego narodzenie z dziewicy, odkupienie Jego krwią, zmartwychwstanie Jezusa w ciele i nieomylność Biblii. Ten ostatni punkt był powodem największych problemów. Ludzie chcą wierzyć w to, co im się podoba i nie mogliby tego robić, gdyby Biblia była nieomylna. Oto zabójczy postęp liberalizmu. Pokażę wam, co się dzieje, gdy liberalizm zaczyna wchodzić do kościoła lub serca danej osoby. Zaczyna się od skażonej bibliologii. To są drzwi do liberalizmu. Jawny bunt przeciwko autorytetowi Pisma.
Wieloletni liberalny teolog metodystyczny J. Philip Wogeman z Foundry Methodist Church w Waszyngtonie powiedział: Pismo, tak jak gazeta Washington Post, zawiera zarówno prawdę, jak i błędy. Powiedział to, gdy Bill i Hillary Clintonowie siedzieli w pierwszym rzędzie, bo byli członkami lub przynajmniej chodzili do tego kościoła za ich prezydentury. Podkreślam, za ich prezydentury. The Jesus Seminar, czyli głos radykalnych heretyków, jak widać na ekranie. The Jesus Seminar to około 70 uczonych, spośród których tylko dwóch sprzyjało poglądom ewangelicznym lub fundamentalistycznym. Założycielem był Robert Funk, Marcus Borg, Jean-Dominique Crossan, John Shelby Pong, Aileen Peagles i wielu innych. Wydali oni książkę pod tytułem Pięć Ewangelii, nie cztery, tylko pięć. Jest to kombinacja liberalnych poglądów, cytująca z czterech Ewangelii kanonicznych oraz niekanonicznej Ewangelii Tomasza. Słowa, które zdaniem autorów Jezus powiedział, te, które mógł powiedzieć, słowa, których według nich w ogóle nie powiedział i tak dalej. Doszli do wniosku, że tylko 20% słów przypisywanych Jezusowi w relacjach z tych pięciu Ewangelii pochodzi od Niego, z czego większość cytują z heretyckie i podejrzania Ewangelii Tomasza. To jest kluczowy slajd, więc jeśli robicie notatki, to upewnijcie się, że to zapisaliście. Biblijnie wierzący chrześcijanie definiują kulturę przez pryzmat Biblii. Na podstawie Pisma widzimy, co jest w kulturze dobre lub złe, akceptowalne lub obrzydliwe. Lecz liberałowie definiują Biblię przez pryzmat kultury. Patrzą na Pismo według tego, co kultura chce słyszeć, albo ile chce przyjąć i dlatego uznają tylko niektóre części Pisma. Tymczasem Biblia jest propozycją typu wszystko albo nic. Nie można z niej wybierać tylko tego, co byśmy chcieli. Wszystko albo nic. Czytając ją często czujemy się niekomfortowo, gdyż Bóg chce zmieniać was i mnie od momentu, kiedy nas zbawił. Jestem przekonany, że od rana, kiedy się zbudziłem, mam się zmieniać i wieczorem już być inny. On chce mnie zmieniać, dotykać swoim słowem. O to chodzi. Wielu ludzi tego nie chce, bo wolą taką Biblię, która potwierdzi ich pragnienia w życiu. Stąd się biorą problemy doktrynalne i Ewangelie bez mocy zbawienia, głoszone obecnie w modnych trendach kościelnych, czyli w kościołach świadomych celu, nowo powstających kościołach, o których tyle mówimy, gdzie dominuje kontemplacyjny mistycyzm modlitewny, albo w ruchu inkluzywnym, który tak naprawdę głosi uniwersalizm. Każdy z tych ruchów, widocznych teraz w nurcie ewangelicznym, zaraził częściowo lub całkowicie niektórych członków kościołów. Zaczęli gardzić biblijną prawdą, historią Pisma i nie rozumieją całej idei rozróżniania w naszych czasach. Wielu przywódców tych ruchów pochodzi z kręgów ewangelicznych, lecz stwierdzili, że ten nurt jest dla nich zbyt ciasny, więc postanowili odrzucić to, co mówi Bóg i poprowadzić Kościół własną drogą. Dokładnie tak samo było w okresie niemieckiego oświecenia 150 lat temu. Oni chcą, żeby chrześcijaństwo podobało się światu, zamiast przygotowywać i wzywać grzeszników na spotkanie z Bogiem, przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Chcą zmienić Biblię i chrześcijaństwo, ale Biblia jest niezmienna. Bez względu na stwierdzenia, że Biblia jest przestarzała, co słyszycie od niektórych przywódców religijnych o konieczności jej przystosowania do naszych czasów, nie możemy zmieniać Słowa Bożego. Ostateczność wiecznego sądu dla ludzi głoszących takie poglądy. O to walczymy. O dusze podążające złą drogą i wierzące liberałom. Kościół zmienił świętość na Ewangelię dobrego samopoczucia i wykłady motywacyjne, które dzisiaj słyszymy zamiast kazań w naszych kościołach. Takie rzeczy nie zmieniają serc, nie przyprowadzają grzeszników do Chrystusa i nie powodują u słuchaczy zrozumienia ich potrzeby Zbawiciela. Wielu naszych przywódców koncentruje się na wysokiej frekwencji w Kościele zamiast na czynieniu uczniów, co jest prawdziwą misją Kościoła. Chciałbym, żebyście zauważyli, że problemem nie zawsze jest to, co się mówi lub naucza.
Słuchajcie uważnie. Nie zawsze złe jest to, co się głosi. Bywają fragmenty notorycznie pomijane w nauczaniu słowa, które powodują, że całe społeczności są nieświadome ważnych rzeczy. Rzeczy zasadnicze w przesłaniu Ewangelii są pomijane i to jest śmiertelnie niebezpieczne. Dzisiejsze nauczanie jest w wielu przypadkach podobne do dawania marnego pokarmu. Ono może wyglądać dobrze i smakować dobrze, lecz w końcu prowadzi do niedożywienia, choroby i śmierci. Od skażonej bibliologii przejdźmy do skażonej teologii. Skażona teologia jest porzuceniem nieomylności Biblii, co prowadzi do błędnych nauk o naturze Boga, Jego słowie i o tym, co miał na myśli, kiedy je podawał. Dalej mamy skażoną chrystologię. Ten wątek chciałbym poruszyć z wami szerzej. Skażona chrystologia to wypaczone poglądy na osobę, dzieło i boskość Jezusa Chrystusa. Przedstawia ona taki obraz Chrystusa, który jest śmiercionośnym błędem. Dlatego potrzebujemy jasnego poglądu na to, kim jest Chrystus, co zrobił i na to, że żyje dzisiaj, po swojej śmierci, za nasze grzechy, zasiadając po prawicy Ojca. Skażona chrystologia zaczyna się od poddania w wątpliwość, a potem podważenia narodzenia z dziewicy. Zapewniam was, że jest to najtrudniejsza do udowodnienia z podstawowych doktryn. Ale gdy wychodzę z domu w rozgwieżdżoną noc, w lecie lub pod koniec zimy, patrzę w kosmos i widzę drogę mleczną, planety i tak dalej, pomyślcie, że Bóg stworzył to wszystko, jak mówi Biblia. Stworzył wszystko, co widzimy, o czym wiemy i co rozumiemy. Jeśli mógł to zrobić, to mógł również ponadnaturalnie zapłodnić Marię. Wierzę w narodzenie z dziewicy. Jeśli Jezus nie urodził się z dziewicy, to nie jest Zbawicielem i nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ludzie mówią, że nie ma znaczenia, czy w to wierzymy, czy nie. Ja uważam, że to ma wielkie znaczenie. Wielkie znaczenie. Jeśli to nieprawda, to cały zapis biblijny jest niepewny albo fałszywy. Jak powiedziałem, jeśli to nieprawda, wtedy Jezus był splamiony grzechem i nie może zbawić nikogo. Myślę, że to naprawdę ważne. Jeśli Jezus nie narodził się z dziewicy, to nie jest tym, za kogo uważa go Biblia. Chrześcijaństwo od 2000 lat głosi, że się tak narodził. Oprócz narodzenia z dziewicy, liberałowie zaprzeczają lub podważają wiarygodność zmartwychwstania. Kilka minut temu wspominałem o Harrym Emersonie Fosdicku, który powiedział: na pewno nie wierzę w narodzenie z dziewicy i mam nadzieję, że wy też nie. Właściwie powiedział, że lepiej by było, gdyby jego parafianie nigdy nie wierzyli, że to jest fakt. Ale narodzenie Zbawiciela z dziewicy jest protoewangelią lub pierwszą obietnicą w Biblii w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Księga Izajasza 7,14 obiecuje, że Odkupiciel narodzi się z dziewicy, o czym mówi również Ewangelia Mateusza. Albo Biblia mówi prawdę, albo nie. W ankiecie przeprowadzonej w roku 1999 7441 protestanckich duchownych zapytano, czy zmartwychwstanie Chrystusa wydarzyło się fizycznie i naprawdę. Duchowe zmartwychwstanie jest głoszone przez ludzi jak Marcus Borg z Jesus Seminar i wielu innych teologów liberalnych. Mówią, że Jezus duchowo wstał z grobu. Jean-Dominique Crossan powiedział, że ciało Jezusa albo zostało na krzyżu i zwierzęta je potem rozszarpały, albo zostało pochowane w płytkim grobie, a potem rozszarpały je dzikie psy. Takie rzeczy mówią niektórzy liberałowie o zmartwychwstaniu. Zatem 7741 duchownych, to jest duża grupa, zapytano, czy zmartwychwstanie jest prawdziwym fizycznym wydarzeniem. Niektóre przedstawione fakty was zaszokują. 13% amerykańskich księży luterańskich odpowiedziało, że zmartwychwstania nie było. 13% luteran zdyskwalifikowało się jako duchowni. Szokujące, ale 30% pastorów prezbiteriańskich powiedziało, że zmartwychwstanie nie miało miejsca. Pastorzy baptystyczni, choć nie wiemy dokładnie, których baptystów pytano, 33% z nich zaprzeczyło fizycznemu zmartwychwstaniu Jezusa. 35% duchownych episkopalnych odpowiedziało tak samo. Moja dawna denominacja mnie zaszokowała. 51% duchownych Zjednoczonego Kościoła Metodystów powiedziało, że nie wierzy w cielesne zmartwychwstanie Pana.
Ta ankieta jest na mojej stronie i możecie ją znaleźć na ericbadger.com w wyszukiwarce. Ankieta pochodzi z magazynu Current Thoughts and Trends z marca 1999 roku ze strony 19. Przepaść między kazalnicą a ławką jest w tej kwestii ogromna. Z 1011 chrześcijan ankietowanych przez Harris Poll w 1998 roku 96% siedzących w kościelnych ławkach wierzyło w zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne. Cielesne, fizyczne zmartwychwstanie miało miejsce. Dlaczego zatem tylu przywódców w to nie wierzy, podczas gdy członkowie zborów wierzą? Czy to jest możliwe, że jest jakaś ogromna przepaść między rzędami a kazalnicą? Że człowiek stojący w świętym miejscu wie lepiej niż pozostali, a jego misją jest przeprogramowanie umysłów ludzi siedzących naprzeciw niego każdej niedzieli, gdy on naucza, i stopniowo odwraca ich umysły od Pisma? W lutym 2003 roku ankieternia Harris Poll doniosła, że 26% ludzi niebędących chrześcijanami wierzy w fizyczne zmartwychwstanie Chrystusa, a 27% z nich wierzy w narodzenie Jezusa z Marii Dziewicy. Szczerze mówiąc, lepiej, żeby oni byli pastorami metodystów, bo wierzą w to bardziej od duchownych w tym kościele. Skoro przepaść między kazalnicą a ławkami jest tak wielka, to rozdźwięk między kościołem lokalnym a krajowymi władzami denominacji jest jeszcze większy. Oto przykład. Biskup Zjednoczonych Metodystów Joseph Sprague oświadczył w roku 2003, że Jezus był biologicznym synem Józefa, że nigdy nie dokonał żadnego ponadnaturalnego cudu, że jego ciało nie zostało wzbudzone z martwych i że historyczne wyznania wiary są prawdziwe jedynie do tego stopnia, w jakim oznaczają coś innego niż mówią. Naprawdę tak powiedział? Tak, powiedział, że aktualne nauczanie musi być inne niż historyczne relacje. Tylko tak mógł je jakoś obejść. W odpowiedzi grupa ewangelicznych metodystów zarzuciła mu herezję, już po raz czwarty. Lecz po raz czwarty przywództwo kościoła metodystów odrzuciło zarzut i pochwaliło Sprague'a, udzielając reprymendy autorom zarzutu. Cytuję za numerem Christianity Today z roku 2003. Były prezbiter Zjednoczonego Kościoła Kanady Bill Phipps ogłosił, że nie wierzy, że Jezus jest Bogiem, ani że zmartwychwstał w ciele. Liberałowie lubią uderzać w narodzenie z dziewicy i zmartwychwstanie Jezusa, bo nie wierzą w cuda. Naczelna Rada Kościoła, zalana żądaniami ustąpienia Phippsa, stojąca na czele 3-milionowej denominacji, jednogłośnie go poparła, twierdząc, że jego poglądy, cytuję, mieszczą się w zakresie wyznawanym przez Zjednoczony Kościół. Koniec cytatu. Doniósł o tym magazyn Christianity Today w roku 1998. Wkrótce po wybraniu go na prezbitera, Phipps powiedział, że nie wierzy w boskość Jezusa, że nie uważa zmartwychwstania za fakt naukowy i że jest agnostykiem w sprawie życia po śmierci. Najważniejsze według Phippsa nie jest pogląd na temat życia po śmierci, lecz opieka nad ubogimi i cierpiącymi na ziemi. To jest oczywiście Ewangelia społeczna, która szerzy się w wielu miejscach i zalewa kościoły ewangeliczne jak powódź. Dodał, że mamy próbować żyć według nauk Jezusa, a nie zajmować się cudami. Wielebna Marion Pardee, widoczna na zdjęciu, jest następczynią Billa Phippsa i 37. prezbiterem Zjednoczonego Kościoła Kanady. Byłem na konferencji w Ontario. Było to wydarzenie plenerowe. Mieli tam kazania i muzykę. Największe zgromadzenie tego typu w Kanadzie w tym roku, czyli jakieś 12-13 lat temu. Poprosili mnie o wykład na temat Harry Pottera, Pokemonów i Hollywood, a następnego dnia miałem mówić o najbardziej niebezpiecznym kulcie. Nie miałem w tym problemu. Wygłosiłem obydwa wykłady i nazajutrz, gdy wracaliśmy do Nowego Jorku, zaczęły do mnie napływać maile. Jeden z nich zaczynał się od słów: jak śmiesz?
To było od kogoś, kto był na miejscu i słuchał mojego wykładu o najbardziej niebezpiecznym kulcie. Dalej napisał, jak śmiesz tak mówić o Zjednoczonym Kościele Kanady? Zebrałem wiele faktów o tym kościele i innych w Kanadzie, przygotowując się do wykładu, bo przecież miałem mówić w Kanadzie. I wymieniłem Marion Pardee oraz liberalne jej poglądy i Billa Phippsa, jej poprzednika. Autor maila pisał dalej, nie wiedziałeś, że Marion Pardee siedziała na wprost ciebie w trzecim rzędzie? A ja mówiłem o wyznawanych przez nią herezjach. Nie wiedziałem, że ona tam jest. I szczerze mówiąc, cieszę się z tego. Może jej obecność by mnie onieśmieliła. Cieszę się, że mogłem mówić to, co mówiłem. Jak się okazało, ponieważ to zrobiłem, Zjednoczony Kościół Kanady następnego roku wycofał się z tego festiwalu. Przestali go wspierać finansowo i promować swoją nazwą. Organizatorzy zadzwonili do mnie z wyrazami wdzięczności, bo teraz muszą się rozmówić z tym kościołem i jego przywództwem zabraniającym ewangelizacji i wzywania ludzi do oddania życia Chrystusowi, żeby mogli być zbawieni. A ja byłem wdzięczny, że mogłem im usłużyć i głosić to, w co wierzę, nawet kosztem awantury, jeśli było trzeba. Zjednoczony Kościół Kanady nie wziął sobie tego do serca, bo w maju 2015 roku rozpoczęto, cytuję, dochodzenie w sprawie efektywności pewnej duchownej z Ontario, która jest ateistką, koniec cytatu. Widzicie ją na zdjęciu, Greta Vosper. Oczywiście nadal piastuje swój urząd i dzisiaj, w sierpniu 2015 roku, stara się na nim utrzymać, mimo że jest gorliwą ateistką. Wyobrażacie sobie? Co powiedziałby Walter Martin, widząc, że denominacje ordynują kogoś, kto jest ateistą, a potem pozwalają mu zostać na stanowisko jako pasterzowi kościoła? Jedno z najbardziej heretyckich oświadczeń liberalnego przywódcy, jakie słyszałem, popłynęło w lipcu 2009 roku z ust przewodniczącej konferencji biskupów Kościoła Episkopalnego, biskup Catherine Jeffords Shorey. W przemówieniu na generalnej konferencji Kościoła w Kalifornii. Jeffords Shorey oświadczyła, że herezją jest twierdzenie, jakoby jednostka mogła być zbawiona dzięki modlitwie upamiętania grzesznika. Nazwała osobiste zbawienie, cytuję, wielką zachodnią herezją, że możemy być zbawieni jako jednostki i że każdy z nas może być w osobistej, właściwej relacji z Bogiem. Koniec cytatu. Drodzy, jeśli nie możemy mieć tej wielkiej nadziei, to co mamy? Moją nadzieją jest Jezus Chrystus i Jego zbawienie. Moją nadzieją jest Jego zmartwychwstanie, Jego boskość i prawda, którą On reprezentuje. Ale ona mówi, że to jest wielka zachodnia herezja. W środę 19 sierpnia 2009 roku Narodowa Konferencja Ewangelicznego Kościoła Luterańskiego, czyli ELCA, miała miejsce w Minneapolis Convention Center. Podczas konferencji korzystano z budynku centralnego Kościoła Luterańskiego po drugiej stronie ulicy, wokół którego rozbito namioty i postawiono scenę. Przy okazji, tam się odbywało spotkanie, ale zorganizowano tam również, uwaga, ogródek piwny dla uczestników konferencji. Zatem rozbito namioty w różnych celach i zgodnie z programem 19 sierpnia o godzinie 11 miała się zacząć piąta sesja. Głównym tematem obrad była dyskusja nad pozwoleniem ordynowania homoseksualistów ELCA. Po dyskusji miało się odbyć głosowanie, w wyniku którego propozycję przyjęto większością jednego głosu. 66,6% głosów, taka była wymagana większość decydująca, czy Kościół może ordynować osoby homoseksualne na pastorów tego ewangelicznego albo rzekomo ewangelicznego Kościoła. Ciekawe, pomyślcie, tylko to są 3/6. Potrzebny był jeden głos do większości 2/3 i ten głos przeważył.
Tego samego popołudnia, zupełnie niespodziewanie i ku zaskoczeniu meteorologów, w centrum konferencyjne w Minneapolis uderzyło tornado. Rzadkością jest nie tylko to, że tornado uderza w duże miasto, ale ono uderzyło tylko w te dwa budynki. Zniszczyło część dachu centrum konferencyjnego i jeden punkt na budynku kościoła, co zobaczycie na zdjęciu za chwilę. W dniu, na który nie prognozowano żadnych turbulencji pogodowych, ku zdumieniu ekspertów uformowało się tornado, jak powiedział rzecznik prasowy Kościoła Luterańskiego. Nigdy nie widziano tam czegoś podobnego. Oto zdjęcia. Na drugim planie widać namioty obok centrum konferencyjnego. Na szczycie kaplicy centralnego kościoła luterańskiego jedynym przedmiotem uderzonym przez tornado, jak widzicie, jedyne zniszczenie, jakie miało miejsce, to strącenie krzyża z dachu kaplicy. Czyżby to Bóg przemówił? Moim zdaniem przemówił wprost. Mówiłem o tym wiele razy w większych miastach i myślę, że trzeba o tym wspominać. Jeden ze zwolenników ordynowania homoseksualistów określił tę burzę jako potężny powiew Ducha Świętego. Wyobraźcie sobie. Czyli atak tornada był dla niego znakiem Bożej akceptacji dla wyników tego głosowania i samej idei ordynowania homoseksualistów. Zaprzeczając autorytetowi Biblii, biskup ELCA Mark Hansen powiedział w Chicago w grudniu 2019 roku, słuchajcie uważnie, nasze dzisiejsze rozumienie homoseksualizmu nie wydaje się w ogóle odzwierciedleniem biblijnych pism w ich kontekście. Dlatego, powiedział, i to jest cytat, luteranie powinni rozważyć bardziej współczesne poglądy na temat orientacji seksualnej. Koniec cytatu. On wam mówi, żebyście nie słuchali Biblii. Postępujcie według tego, co wam się wydaje właściwe. Kierujcie się podejściem kulturowym. Pomyślcie, ile innych kościołów zrobiło to samo. Episkopalianie jako pierwsi ordynowali homoseksualistę na biskupa. Zjednoczeni metodyści LCA, Kościół Prezbiteriański w Ameryce, Zjednoczony Kościół Kanady i inne. W Zjednoczonym Kościele Chrystusa w kaplicach niektórych większych miast rozdaje się prezerwatywy. Oto obraz upadku chrześcijaństwa. Kolejnym punktem poskażonej chrystologii jest skażona pneumatologia, czyli doktryna o działaniu i mocy Ducha Świętego. Jest on jednak niezdolny do czynienia tego, co mówi Biblia, według liberałów. Ostatnim punktem jest skażona eklezjologia. Ta doktryna mówi o Kościele i celu jego istnienia. Jego misja została wypaczona, a potrzeba odkupienia i zbawienia jest ignorowana. Teraz się mówi o potrzebach społecznych. Karmienie głodnych jest misją Kościoła, ale nie całą misją. Tak przy okazji, jak śmiemy karmić głodnych i odziewać nagich, nie mówiąc im nigdy o Ewangelii, która może zbawić ich duszę? O czymś, czego mogą się uchwycić w wieczności? Dawane im odzienie trwa tylko chwilę. Rozdawana żywność trwa jeszcze krócej. Lecz Ewangelia jest wieczna. Przyjmowanie niebiblijnych nauk, jak teologia zastąpienia, jest częścią tego wszystkiego. Kościół prezbiteriański w USA, Zjednoczeni Metodyści, LCA i inni przyjęli pozycję propalestyńską i antyizraelską. To również jest element nowego liberalizmu, z jakim dzisiaj mamy do czynienia. Mamy wypaczone poglądy na tematy społeczne, seksualne, na styl życia i na wieczne wartości. Przechodząc na pozycje liberalne, odchodzimy od Biblii. Porzucając jej nauczanie, wierzący i całe denominacje w końcu przyjmą wszystko, co popadnie. Spójrzcie na to ogłoszenie z Mayflower Congregational Church w Oklahoma City. Cytuję. Członkowie Kościoła Kongregacjonalnego Mayflower w Oklahoma City zapraszają do doświadczania chrześcijaństwa jako stylu życia, a nie zestawu wyznań wiary czy doktryn wymagających całkowitej jedności. Przyłącz się do nas w odkrywaniu na nowo znaczenia Ewangelii w naszych czasach na podstawie Biblii, wiary i rozumu interpretowanych przez miłość. Traktujemy Biblię poważnie, nie literalnie i uważamy, że dzisiaj Kościół musi odkryć ponad wszystko nową radykalną gościnność, zapraszając swoje szeregi wszystkich bez względu na rasę, wiek, płeć, orientację seksualną czy stan zdrowia. Koniec cytatu. Właśnie takie są owoce współczesnego liberalizmu. Teraz chcę powiedzieć o skutkach liberalizmu.
Pomyślcie o skutkach. Po tym, jak ludzie poszli tą drogą duchową, stwierdzając, że Biblia jest przestarzała. Skutki liberalizmu w związku z aborcją. Kościół prezbiteriański w Stanach, największa tego typu denominacja w naszym kraju, ogłosił: decyzja o aborcji powinna zostać podjęta raczej wcześniej niż później. Koniec cytatu. To jest sugestia Komitetu Doradczego Zgromadzenia Ogólnego z roku 2000. Zjednoczony Kościół Metodystów twierdzi: aborcja jest często złem koniecznym. To cytat z ich podręcznika dyscypliny kościelnej. Ten sam Kościół mówi: nasza wiara w świętość nienarodzonego życia ludzkiego sprawia, że niechętnie godzimy się na aborcję, ale zgodnie z wcześniejszym nauczaniem chrześcijańskim uznajemy, że tragiczne, życiowe i tak dalej i tym podobne. I podają powód, pisząc, że to nie jest jakiś wielki problem, lecz coś, co musimy znosić. To jest cytat z tego samego podręcznika. Co do homoseksualizmu, Ewangeliczny Kościół Luterański w Stanach w roku 2001 powołał komitet do zbadania tej kwestii w Kościele. Powinniśmy wiedzieć, że jeśli powołuje się taki komitet, to znaczy, że oni chcą jakoś przepchnąć tę ideę, tak jak zrobili w Minneapolis nie tak dawno temu. Liberalny metodysta J. Philip Wagaman stwierdził, że otwarcie odrzuca niegdysiejszą dezaprobatę metodyzmu wobec praktyk homoseksualnych. Kościół episkopalny w Ameryce wzbudził sensację w 2003 roku, jak już wspomniałem, gdy biskupem został ustanowiony Gene Robinson, który był praktykującym homoseksualistą. Zapytany o tę kontrowersyjną decyzję, rzecznik kościoła powiedział, że jego kościół nigdy nie uznawał jedynie Biblii za podstawę praktyki. I dodał: polegamy również na prowadzeniu Ducha Świętego. Zapewniam was, Biblia i Duch Święty nigdy nie zaprzeczają sobie nawzajem, lecz się ze sobą zgadzają. Teraz, gdy Sąd Najwyższy zalegalizował małżeństwa homoseksualne w całym kraju, nawiasem mówiąc, w 16 stanach stało się legalne coś, czego tam nigdy wcześniej nawet nie rozważano. Stało się to w czerwcu 2015 roku. Moim zdaniem to zaleje cały kraj i w efekcie tego spadnie Boży Sąd. Jesteśmy teraz oficjalnie współczesną Sodomą i jakże Bóg ma powstrzymać swój gniew? Zamiast zewrzeć szeregi, wielu ludzi twierdzących, że są chrześcijanami, a nawet chrześcijan ewangelicznych, robi wszystko, żeby udowodnić, że nie są homofobami. Ludzie twierdzący, że są chrześcijanami, lecz nie wierzący Biblii, paradują w telewizji, popierając małżeństwa homoseksualne i twierdząc, że biblijni chrześcijanie są bigotami z minionej epoki. Ludzie jak Tony Campolo, Rob Bell, Doug Padgett, Jay Baker. Można by wymieniać dalej tłum postmodernistycznych nauczycieli. Gdy ohydne, demoniczne podobizny hinduskich bożków są przedstawiane na całej wysokości Empire State Building, są akceptowane i chwalone, to wiedzcie, że Sąd Boży się zbliża. Nie powinniśmy być zaszokowani tym, że Kościół ulega takiemu wypaczeniu. Ono się zbliżało od dłuższego czasu. Na przykład Kościół Prezbiteriański w 2001 roku przegłosował wykreślenie wymagania wierności i czystości ze swoich wymogów. Widzieliśmy, że to nadchodzi i że oni idą w tym kierunku. Zjednoczony Kościół Kanady, kanadyjscy luteranie i inni oświadczyli, że nie będzie już czytań z pierwszych dwóch rozdziałów Listu do Rzymian. Postanowili wyciąć te strony z Biblii. Zatem aborcja, homoseksualizm, a nawet czarnoksięstwo są teraz zatwierdzone w niegdyś ewangelicznych kościołach. W roku 1998 Uniwersytet Chapman w hrabstwie Orange w Kalifornii jako uczelnia kościoła Disciples of Christ jako pierwszy otworzył na terenie kampusu kaplicę wszystkich wyznań. Los Angeles Times na pierwszej stronie umieścił zdjęcie trzech kapłanek Wicca w białych szatach poświęcających grunt pod budowę tej świątyni. W seminarium sponsorowanym przez Perkins School of Theology w lutym 2003 roku Kościół Metodystów Highland Park w Dallas zaprosił Lindę Finell, praktykującą czarownicę. Nawiasem mówiąc, pamiętam to, bo mieszkałem wtedy w Dallas i pamiętam, co zrobiły z tym media. Żeby przeprowadzić ceremonię, wprowadzając uczestników w szereg praktyk, jak czytanie kart Tarota, budowę ołtarza bogini Dianie, kanalizowanie energii i próby kontaktowania się z osobistym duchowym przewodnikiem. Od tego przechodzimy do ekumenizmu. Pomyślcie, jak się wszyscy łączymy z innymi religiami, z kościołem rzymskokatolickim i tak dalej.
Krajowa Rada Kościołów, Światowa Rada Kościołów, każda droga jest słuszna, nieważne w co wierzymy. I kończymy na uniwersalizmie. Czyli każdy jest w porządku, w końcu wszyscy zostaną zbawieni, nie będzie sądu. Ale to nie jest nauczanie Nowego Testamentu. To potem prowadzi do zepsucia stylu życia, zepsutego systemu wartości i spaczonej moralności. Do podążania za naukami ludzi zamiast za prawdą Bożą. Drodzy, podstawowe pytanie po tym, co powiedziałem, jest takie. Dokąd to wszystko prowadzi? Czas życia od urodzenia do śmierci jest tak krótki, gdy pamiętamy o wieczności. Jest króciutki. Więc dokąd to zmierza? Dokładnie do piekła. I dlatego tak ważne jest, żeby każdy z nas i wszyscy oglądający ten materiał na DVD czy w internecie, żebyśmy mogli podjąć decyzję trwania w prawdzie i sprawiedliwości, w nauczaniu Biblii i sprzeciwie wobec duchowego liberalizmu. Moja inspiracja, czyli dr Martin, dobrze znał ten kult. Kiedyś był jego wyznawcą. Jak mówił, zostałem ochrzczony w kościele episkopalnym, kształcony w szkołach katolickich, nawróciłem się jako agnostyk, nauczany jako prezbiterianin, ordynowany jako baptysta, byłem pastorem w kościele luterańskim i nauczałem w niedenominacyjnej szkole biblijnej. Znam ich dobrze. Byłem jednym z nich. Teraz ten najbardziej niebezpieczny, podstępny i dominujący kult działa w Ameryce. Stąd wziąłem tytuł niniejszego wykładu. Moja żona i ja również ich znamy, bo też byliśmy wśród nich. Ja też znam ten kult. Melanie została zbawiona w wyniku rozmów z chrześcijańskim doradcą. Przeze mnie przeszła przez kilkuletnie piekło. Robiłem wszystko, żeby tam nie iść. Ale wreszcie wybraliśmy z książki telefonicznej na chybiu trafił. Nie trafiliśmy na żadnego okultystę ani wyznawcę New Age, lecz na odrodzonego pastora ewangelicznego, który wtedy prowadził biuro sprzedaży nieruchomości, ale usługiwał w swoim biurze wszystkim chętnym. Melanie tam poszła, nawróciła się, a ja przez parę lat nie dawałem jej żyć. Chodziła do małego kościoła za rogiem naszej ulicy w południowej części Seattle. A w tamtych czasach nie odróżniała prezbiterian od zielonoświątkowców. Nasi znajomi tam chodzili i w domu prowadzili grupę biblijną. Byli naprawdę narodzeni na nowo. Byli prawdziwymi chrześcijanami, a ona chodziła z nimi do kościoła. Kiedy się nawróciłem w lutym 1981 roku, poszedłem tam. Byłem tam już wcześniej kilka razy, ale robiłem to dla Melanie, która mnie nudziła, żebym poszedł. Ale robiłem to bez przekonania. Zacząłem tam chodzić regularnie, a wszyscy byli pod wrażeniem, czy przyszedł Eric Badger. Większość wiedziała, że brałem narkotyki, byłem producentem muzycznym i muzykiem rockowym, prowadzącym szalony tryb życia. I zacząłem czytać Pismo. Pamiętam, jak kupiłem Biblię, dzień później się nawróciłem i zacząłem regularnie czytać Pismo i porównywać z tym, co się dzieje w kościele. Nikt mi tego nie kazał robić, po prostu zacząłem czytać, rozglądać się wokół, znowu czytać i pomyślałem, że coś tu jest nie w porządku, coś nie gra. Więc zacząłem zadawać pytania. Nie wiedziałem, że tego nie należy robić. Nie wiedziałem, że ludzie zaczną się tym denerwować. Ale nie widziałem tam niczego, co przypominałoby to, co przeczytałem. Słuchałem wtedy w chrześcijańskim radiu, jak Chuck Smith z Calvary Chapel wykłada całą Biblię ekspozycyjnie i uczyłem się. Pamiętam nauczanie Davida Hawkinga, a potem oczywiście trafiłem na Waltera Martina. Słuchałem go tak żarliwie, że koniecznie chciałem być w domu o 4 po południu. Ale jeśli nie mogłem, to prosiłem żonę, żeby nagrała dla mnie program. Tak bardzo chciałem go wysłuchać. Bóg już wtedy prowadził mnie do tego rodzaju służby, czyli rozróżniania i apologetyki. Byłem pod wrażeniem chrześcijańskich rozgłośni. Ale nie słyszałem tego samego w moim lokalnym kościele prezbiteriańskim. Przed wejściem do kościoła stał krzyż, a ja się zastanawiałem, co się tam dzieje. Dlaczego Ewangelia jest stale ignorowana?
Zadałem wystarczająco dużo pytań, ludzie się poczuli niekomfortowo. Chrześcijańska rozgłośnia, której słuchałem, była dobra. To była stacja w Seattle, która już zresztą nie istnieje. Ale o 10 nadawali program, który mnie zmartwił. Prowadził go niejaki Roy Masters z Fundacji Ludzkiego Zrozumienia. W jednej z audycji powiedział, że Biblię można używać jako papieru toaletowego. Zacząłem szukać o nim informacji. Jeszcze nie było internetu, więc było to trudne. Ale dowiedziałem się, że choć uważa się za chrześcijanina, to jego słowa i czyny tego nie potwierdzają. Wydarzyło się coś jeszcze. W innym programie sobotniego popołudnia pojawiła się pani Terry Cole Whittaker. Byłem zaszokowany jej wypowiedziami. Była wyznawczynią New Age i medium channelingowym z Kalifornii. Znałem ją jeszcze zanim się nawróciłem, bo wiedziałem, co to jest channeling. Jak to mogło być chrześcijańskie? Dlaczego ona występowała w chrześcijańskiej radiostacji? Byłem zbawiony od kilku miesięcy i jeszcze nie przeczytałem całej Biblii, ale postanowiłem pojechać do siedziby stacji i porozmawiać z nimi. Zadzwoniłem, żeby się umówić z kierownikiem, który miał na imię Jeff. Pojechałem na miejsce. Sekretarka powiedziała, że go dzisiaj nie ma, ale jest właściciel stacji i może mnie przyjąć. Oczywiście się zgodziłem. Zaprowadziła mnie do jego biura. Rozmawiał właśnie przez telefon, ale kiedy ujrzałem plakietkę na biurku, od razu wiedziałem, kim jest. Każdy w Seattle i okolicach wiedział wtedy, czyli w latach 60. i 70., a nawet później, kim jest Pat O'Day. I jeszcze do dzisiaj robi reklamy telewizyjne tutaj w Seattle. Ja wiedziałem, kim on jest. Nazywano go Mr. Rock'n'Roll. To on sprowadził Beatlesów do Seattle w latach 60. Promował koncerty gwiazd rock'n'rolla w tym mieście. Prowadził program KJR Radio Channel 95, najlepszej stacji na północnym zachodzie nadającej rocka. Wiedziałem, kim jest. Od razu przyszło mi do głowy, że skoro prowadzi chrześcijańską rozgłośnię, to musiał się nawrócić. To była moja pierwsza myśl. Odłożył słuchawkę, podszedł i podał mi rękę. Powiedziałem, panie O'Day, pan mnie nie zna. Byłem producentem płytowym i pracowałem z kilkoma grupami muzycznymi, Queensryche, KDG i innymi. Ale ja wiem, kim pan jest i martwię się z powodu kilku programów na tej antenie pańskiego radia. Zacząłem mówić o audycji Roy Mastersa, ale mi przerwał i powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę i co mnie zdumiało. Powiedział, nie robię testów teologicznych nikomu, kto tu pracuje. Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem i zapłacić za czas na antenie. Nie pamiętam, czy się z nim pożegnałem w gabinecie. Nie pamiętam wyjścia przez sekretariat, na korytarz, wsiadania do windy, a nawet jazdy do domu pół godziny stamtąd. Chyba byłem w szoku. Po kilku dniach zadzwoniła do mnie jego sekretarka i powiedziała, że pan O'Day chciałby się ze mną zobaczyć. Pomyślałem, że to dziwne. Dlaczego chce mnie widzieć? Pojechałem do stacji, wszedłem do jego gabinetu, on wstał, podszedł i długo się ze mną witał, ściskając moją dłoń i jednocześnie do mnie mówiąc, mniej więcej z takiej odległości. Powiedział, przed pana przyjściem w ubiegłym tygodniu, nikt nigdy nie próbował podważyć niczego, co robię w radiu w tym mieście, od 30 lat. Ale to mi się podoba. Wie pan, mam teraz wolny czas antenowy codziennie o 12:15. Czy gdybym udostępnił panu 15 minut w tym czasie, chciałby pan wystąpić? Odparłem, że się o to pomodlę. Mogłem się zgodzić w ciągu 10 sekund, ale wróciłem do domu, modliłem się całą noc, myślałem i zgodziłem się. Nie ukończyłem szkół, nie przeczytałem jeszcze całej Biblii i niedawno się nawróciłem, ale powiedziałem, dobrze, biorę ten czas antenowy, w końcu to lepsze od Roya Mastersa. I tak rozpocząłem swój program. Próbowałem robić to, co moi bohaterowie, Chuck Smith, David Hawking i inni. Próbowałem nauczać Biblii. I to było straszne. Gdyby ktoś miał nagrania z tych moich początków, to je chętnie odkupię, bo nie wiedziałem wtedy, co robię.
Wiele razy podczas mojej służby żona pomagała mi znaleźć kierunek i to było bardzo ważne. To nie jest takie oczywiste, ale kiedyś delikatnie powiedziała, kochanie, dlaczego nie mówisz o czymś, co rozumiesz? Nie próbowała mnie poniżyć, ale miała rację. I dodała, dlaczego nie zrobisz czegoś, na czym się znasz? Na przykład kilku programów o muzyce rockowej. Dużo o tym wiesz, a wielu rodziców nie rozumie, w co angażują się ich dzieci. Nie znają symboliki na okładkach płyt. Nie wiedzą nic o tekstach muzycznych i stylu życia gwiazd. A ty o tym wszystkim wiesz. Pomyślałem, że skoro nie mam nic innego do powiedzenia, to może to byłby dobry pomysł. Opracowałem cykl 5 programów, nagrałem je w ciągu paru tygodni i poszły na antenę. W ciągu tego tygodnia ktoś zadzwonił do stacji i zapytał, czy ten gość ma jakieś nagrania, żeby je udostępnić? To było dla mnie dziwne, że ktoś chce tych nagrań, ale zachęciło mnie, żeby nagrać kolejne 5 odcinków na temat muzyki rockowej. Zebrałem więcej faktów i dokumentacji, odrobiłem zadanie domowe w tym temacie, starając się być na bieżąco z nowymi trendami. Pamiętajcie, że wtedy byłem już poza środowiskiem producentów. Rzuciłem pracę w studiu nagraniowym, jakiś rok po tym, jak zostałem zbawiony. Odszedłem, nie wiedząc, jak wyżywię rodzinę i co będę robił, bo dotychczas zajmowałem się jedynie muzyką. Ale wiedziałem, że Bóg mnie stamtąd wyprowadza. Byłem szczęśliwy i wdzięczny za zbawienie, ufając Mu i idąc za Nim. I tak zrobiłem drugi cykl programów. Pod koniec drugiego tygodnia pastor młodzieżowy z drugiej strony Zatoki zdobył mój numer i zadzwonił z pytaniem, czy zgodziłbym się na wykład dla jego grupy w kościele, bo dzieciaki muszą to usłyszeć. Odpowiedziałem, że nie wygłaszam wykładów. Nigdy nie myślałem o przemawianiu. Przygotowałem programy na kolejny tydzień, potem na kolejny i kolejny. Przez 8 tygodni, po 5 dni mówiłem o przemyśle muzycznym i zaczęło przybywać regularnych słuchaczy. Dostałem 1,5 godziny czasu w soboty na program dotyczący młodzieży z możliwością odpowiadania na pytania zadawane telefonicznie na antenie. W tym momencie zrodziła się moja służba. Szukałem wtedy jakichś źródeł, które mógłbym ludziom podawać. Dzwonili rodzice, pastorzy młodzieżowi z zaproszeniami na wykłady, a ja nie byłem do nich przygotowany. Znalazłem w chrześcijańskiej księgarni pewien film. Niektórzy z was pewnie pamiętają, że wtedy filmy były na taśmach zwiniętych w blaszanych pojemnikach. Podczas projekcji film przewijał się z jednej szpuli na drugą. Trzeba było wyłączyć światła, postawić projektor z tyłu sali i wyświetlać na ekranie po przeciwnej stronie. Okazało się, że wypożyczenie tego filmu kosztowało wtedy $100. Miał on tytuł Rock to Twoja decyzja. Gdybyśmy go dzisiaj obejrzeli, to pewnie wydałby się nam śmieszny. Jego fragment za chwilę. Ale to był poważny materiał pokazujący problemy w przemyśle muzyki rockowej. W każdym razie znalazłem ten film, wypożyczyłem, obejrzałem i stwierdziłem, że to dobre źródło. Trochę drogi, ale warto było. Postanowiłem pójść z nim do Rady Kościoła Prezbiteriańskiego, gdzie wtedy chodziłem razem z Melanie. Ona od jakiegoś czasu, a ja od niedawna, kiedy się nawróciłem. Poszedłem do Rady Starszych tego kościoła i zapytałem, czy mógłbym wykorzystać salę główną, żeby pokazać ten film. Oni już wiedzieli, że jestem dość hałaśliwy. Gdy pastor pytał w niedzielę pod koniec nabożeństwa, czy ktoś chciałby się podzielić tym, co Bóg czyni w jego życiu, większość z nas dzisiaj zapytałaby, czy ktoś ma jakieś świadectwo. Wtedy tak jeszcze nie mówiono. Po zadaniu tego pytania moja ręka zawsze była w górze i wszyscy w promieniu kilku metrów prawdopodobnie myśleli, o nie, tylko nie to. A ja wstawałem i wygłaszałem 30-sekundowe kazanie o tym, jak Bóg zmienia życie, że trzeba narodzić się na nowo i że moc szatana nad naszym życiem została złamana dzięki Ewangelii. Za każdym razem mówiłem o Ewangelii. Pamiętam, że jeden ze starszych kościoła, wysoki i niezbyt miły człowiek, nie podam nazwiska, ale podszedł do mnie kiedyś po nabożeństwie i powiedział po moim kolejnym świadectwie, że moc szatana w jego życiu została złamana i nie jest już pod jego kontrolą. I powiedział mi kolejną rzecz, której nigdy nie zapomnę. Eryk, nie wiem, dlaczego tyle mówisz o diable. Mnie on nigdy nie atakuje. Gdybym wiedział wtedy to, co teraz, to pewnie bym mu odpowiedział, to pewnie dlatego, że nie jesteś zagrożeniem dla jego królestwa.
Bo szatan zostawia w spokoju ludzi, którzy są po jego stronie i nie pracują dla Boga. On już ich ma i więcej od nich nie potrzebuje. Wracając do tej rady starszych, zapytałem ich i myślę, że zgodzili się, bo się bali, że w niedzielę rano wstanę i powiem coś, co mogłoby ich zawstydzić. Więc niechętnie udostępnili mi salę pod warunkiem, że zostawię ją potem wysprzątaną. Zatem podczas moich programów radiowych zacząłem ogłaszać, że w takim a takim kościele prezbiteriańskim, to chyba było któregoś piątku w październiku w 1983 roku, odbędzie się pokaz filmu Rock jest Twoją decyzją. Zapraszamy wszystkich, wstęp wolny, przyprowadźcie dzieci i rodziny. Myślałem, że jak przyjedzie 50 osób, to będzie zwycięstwo. Gdy tam przyjechałem, stały autobusy z grupami młodzieżowymi, a uliczki wokół kościoła były zatłoczone. Wszedłem do budynku i ku memu zdumieniu było tam pełno ludzi. Nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. Nie można było włożyć szpilki. Przywitałem gości, wyłączyliśmy światło i zaczęła się projekcja. Gdy włączyłem światło 35 minut później, wszedłem na podwyższenie i spojrzałem na te dzieciaki. Pomyślałem, że mnie zlinczują. Ten film zniszczył ich idoli. Byłem wtedy naiwny i nie wiedziałem, co zrobić, więc powiedziałem, czy ktoś ma jakieś pytania? Jakaś dziewczyna w trzecim rzędzie, wyraźnie zdenerwowana, bo w filmie padło nazwisko jej idola, zaczęła mówić, ale on jest w porządku, on jest w porządku. Zapytałem, czy twojej mamie spodobałyby się teksty piosenek, które słuchasz? A potem wymieniłem piosenkę i zacytowałem pierwszą zwrotkę. Nie wiedziałem, że takich słów nie należy wypowiadać w kościele. Ale zacytowałem i rodzice byli w szoku. Dziewczyna zarumieniła się ze wstydu i usiadła w ciszy. Następne pytanie i następne, i następne. Wreszcie mężczyzna stojący z tyłu sali, którego już wcześniej zauważyłem, bardzo krótko obcięty, w rock'n'rollowym podkoszulku i ciemnych okularach. To był koniec października wieczorem. I mówi, człowieku, muzyka rockowa nie ma na mnie żadnego wpływu. Odpowiedziałem chyba coś w stylu, tak, wszyscy to widzimy. I nawet on się roześmiał. Wszyscy wybuchnęli śmiechem i w tym momencie to było potrzebne. Chyba nie rozumiałem jeszcze wtedy potęgi osobistego świadectwa. Powiedziałem im, słuchajcie, bo czegoś nie rozumiecie. Ja nie przeczytałem tego w czyjejś książce. Nie usłyszałem z ust kogoś innego. Mówię o stylu życia w tym środowisku z autopsji, bo sam tak żyłem. Wiem, jak ten przemysł i wasi bohaterowie wami manipulują. Wiem, co to znaczy iść za człowiekiem, bo oni byli dla mnie wzorem. Byli powodem mojej narkomanii. Tak, to była moja decyzja, żeby ich naśladować. I bardzo się martwię, szczególnie odkąd jestem chrześcijaninem. Niektórzy pewnie myśleli, że się wychowałem w chrześcijańskiej rodzinie i nie miałem takich doświadczeń, ale szybko cała sala zaczęła uważnie słuchać mojej historii, o której wcześniej nie mówiłem. Kilka minut później, choć nigdy przedtem tego nie robiłem, poprosiłem, żeby skłonili głowy i zamknęli oczy. Po raz pierwszy wezwałem do nawrócenia i przyjęcia Jezusa. Wiedziałem, co mam mówić, bo słyszałem Jimmy'ego Swaggarta i innych z Billy Grahamem włącznie. Słuchałem wielu ewangelistów wzywających do wyjścia do przodu. Po moim wezwaniu troje młodych ludzi podniosło ręce, chcąc przyjąć Jezusa. Pamiętam, jak tego wieczoru wróciłem do domu. Razem z żoną stanęliśmy w drzwiach wejściowych i przytuleni płakaliśmy oboje, przejęci tym, co się właśnie stało. Niedzielę rano, gdy poszedłem do kościoła, a pastor zapytał, czy ktoś ma jakieś świadectwo z ubiegłego tygodnia, moja ręka poszła w górę i powiedziałem, jestem bardzo wdzięczny Radzie Starszych za udostępnienie sali. Mieliśmy wspaniałe spotkanie w piątek i troje młodych ludzi poznało Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Myślałem, że wszyscy powiedzą na to amen. Lecz zamiast tego zapadła kompletna cisza. Wiecie dlaczego? Bo oni nie wiedzieli, o czym ja mówię.
Nigdy nie widziałem nikogo, kto by się nawrócił w tym kościele. I myślę, że mówienie o tym było im obce do tego stopnia, że czuli się niemal urażeni, mając u siebie takiego hiperradykała. To było poza granicami wyznaczonymi w tym miejscu. To było dla nich niepoważne, kiedy ktoś we łzach wyznawał grzechy, żeby przyjąć Zbawiciela. Myślę, że to był dla mnie przełomowy moment. Zdałem sobie sprawę, tak jak po opuszczeniu stacji radiowej po raz pierwszy, że nie każdy, kto się uważa za chrześcijanina, jest nim naprawdę. To był szok, gdy znów przekonałem się tego niedzielnego ranka w kościele o tym, że nie każdy, kto uważa się za chrześcijanina, jest nim naprawdę. Jeśli chodzi o wyjście z kościoła, to znam ten ból. W moim przypadku inny kościół prezbiteriański głoszący Słowo Boże poprosił mnie, żebym został tam pastorem młodzieży, więc nie musiałem robić jakiegoś drastycznego kroku, tylko przeszedłem do innej społeczności, żeby tam służyć. Ale niektórzy z was powinni pomyśleć, w co się angażuje wasz kościół, szczególnie ci, którzy oglądają ten wykład na DVD. Pomyślcie o kościołach, do których należycie. Co tam słyszycie? Jeśli jesteście młodzi, jesteście pod złym wpływem nauczania w kościele, to radziłbym uciekać stamtąd natychmiast. Ale może, tak jak ja, jesteście powołani, żeby zostać i coś zmienić. Tak czy owak, wiemy jedno i Biblia mówi o tym jasno. Jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, rozdział 6. Jakaż społeczność między światłością a ciemnością? W końcu jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, jeśli liberalizm i ludzie z nim związani nie odrzucą tej postawy, jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest ucieczka. Dla własnego dobra. I pójście do miejsca, gdzie Ewangelia jest zwiastowana wiernie, Jezus jest uwielbiony i kochany, a Biblia i tylko Biblia stanowi centralny punkt teologii i nauczania w Kościele. Jeśli znacie kogoś, kto jest wyznawcą najbardziej niebezpiecznego kultu, to co mu powiecie? Porozmawiacie z nim? Będziecie ich przekonywać? Nie chodzi o złe traktowanie albo poczucie wyższości. Czy rozmawiając z nimi, będziecie potrafili się narazić komuś ze względu na nich? Ostrzeżecie ich? Zrobilibyście to? Jeśli ktokolwiek na sali albo z osób oglądających ten materiał jest wyznawcą tego kultu, to modlę się, żeby dzisiaj nastąpił punkt zwrotny, jak u mnie w ten niedzielny poranek, gdy uświadomiłem sobie, co się dzieje w moim kościele i nie mogłem już uciekać od myśli, że ci ludzie tak naprawdę nie wierzą Biblii i nie czynią nikogo uczniami Pana. Może dojdziecie do tego wniosku po tym wykładzie lub po obejrzeniu jego nagrania. Ale modlę się, żeby słuchacze obecni na sali i przed monitorami poważnie potraktowali to przesłanie. Nasze życie jest bardzo krótkie. Jeśli to jest Twój dzień odwrócenia się od liberalizmu, to po prostu się pomódl. Panie Jezu, wejdź do mojego serca. Pokutuję z zaangażowania w fałszywą religię. Przyjmuję Ciebie, Panie Jezu, jako Zbawiciela, Mistrza, Króla i Pana. Wejdź do mego serca, oczyść mnie z grzechu. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. I wierzę w Twoje zbawienie dzisiaj i na zawsze. Jeśli te słowa będą Twoją szczerą modlitwą, to wierzę, że Jezus Cię uwolni. A kult liberalizmu zostanie pokonany w życiu kolejnej osoby. Dziękuję za uwagę.